Witam was moi kochani w kolejnym, chyba już 9. odcinku z Pogramców Mitów w GTA The Trilogy The Definitive Edition. No i jak zawsze na początku przechodzimy sobie do kilku sugestii. Sugestia numer 1 pochodzi od Igora, z tego co zdążyłem zauważyć. Igor napisał, moi kochani, że samoloty w GTA 3 Definitive Edition mega dziwnie kołują po wylądowaniu. Nie omieszkałem sobie tego sprawdzić i powiem wam, że rzeczywiście tak naprawdę każdy samolot, który ląduje na lotnisku w Liberty City, mega dziwnie po tym lotnisku jeździ. Jeżeli oczywiście nie do końca wierzycie w moje słowa, to sami możecie sobie to zobaczyć, no i ponadto też możecie odpalić swoje kopie GTA 3 Definitive Edition, żeby to wszystko potwierdzić. No i kolejna sugestia, moi kochani, pochodzi od Jackiego Hama. Zajebista ksywka swoją drogą. Niemniej, jeżeli chodzi o to, co Jackie napisał, no to żebyśmy zbadali sobie to, czy w tej takiej wypasionej kryjówce w Las Venturas dalej możemy dostać się do niej przez okno. Ogólnie chyba jakiś czas temu badaliśmy sobie tę sprawę w serii z Pogromców Mitów, no i tam wyszło co wyszło, myślę, że część z was doskonale pamięta. Ja sobie oczywiście zbadałem to także w GTA San Andreas Definitive Edition, no i sprawa wyglądała następująco. Jeżeli chodzi o wstęp do dzisiejszego odcinka, to chyba byłoby na tyle. Przechodzimy sobie do szybkiej reklamy, no a potem lecimy z tematem. No i zanim przejdziemy dalej, to przypominam jeszcze na szybko o serwisie Eneba, zwłaszcza jeżeli niebawem planujecie zakup jakiejś gry komputerowej. Aktualne promocje znajdziecie w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, z kolei wszystkie potrzebne linki zostawiam wam jak zawsze w opisie poniżej. Pamiętajcie też, żeby przy zakupie wykorzystać mój kod zniżkowy, ponieważ zawsze parę złotych zostanie po prostu w waszej kieszeni. Zachęcam zatem do odwiedzin serwisu eneba.com. W GTA Vice City Definitive Edition, gdy wsiądziesz na motocykl i uszkodzisz go tak, że będzie się palił, a następnie wsiądziesz do samochodu płonącym Tomim, to auto, do którego wsiądziesz, eksploduje. Do badania tego mitu, moi kochani, wykorzystamy sobie coś, czego dowiedzieliśmy się w odcinku poprzednim, a mianowicie chodzi tutaj o to, że gdy wsiądziemy sobie na motocykl, rozbijemy ten motocykl do tego stopnia, że ten się podpali, no to i sam Tommy Vercetti stanie w płomieniach. Przypomnę tylko jeszcze to samo, co mówiłem w odcinku poprzednim na samym początku, a mianowicie, że coś takiego w wersji oryginalnej nie mogło się wydarzyć. Wydaje mi się, moi drodzy, że jeżeli ten mit jest prawdziwy, no to powinien też zadziałać w zupełnie innej formie, a chodzi mi tutaj o to, że gdy podpalimy Tommy'ego Vercetti przykładowo przy pomocy miotacza ognia, czego chyba nie da się uczynić, spróbujmy sobie przy pomocy koktajla Mołotowa, to gdy wtedy wsiądziemy Tommym Vercettim do samochodu, no to taki samochód też powinien się podpalić, a jak widzieliście, no nic takiego nie miało miejsca. Spróbujmy wykonać sobie jeszcze jedną próbę dokładnie taką samą i zobaczmy, czy aktualnie płomienie jakkolwiek będą oddziaływać na taksówkę. No ale niestety, jak widzimy, dalej nic. Bierzemy się w takim razie do dzieła, no i zobaczmy, czy uda nam się wykonać próbę, o której była mowa w micie. Na początku doprowadzimy oczywiście do zapłonu tego motocykla. No i niestety, jak doskonale widzieliśmy, nic takiego się nie wydarzyło. W sensie mowa tutaj o tym, o czym pisał twórca tego mitu. No ale nic, nie będziemy się tak szybko poddawać i wykonamy sobie dokładnie jeszcze jedną taką samą próbę. Okej, motocykl właśnie się zapalił. Schodzimy i biegniemy szybko do pojazdu. No i teraz pytanie, czy to przypadkiem nie wybuch motocykla spowodował to, że ten samochód się tak jakby zapalił. W tym momencie dysponujemy totalnie świeżym samochodem, także nawet jeżeli ten motocykl wybuchnie blisko tego samochodu, to wydaje mi się, że to nie powinno wpłynąć na to, że ten samochód stanie w płomieniach. Sekundę temu wykonałem próbę, gdzie rzuciłem koktajlem Mołotowa pod nogi Tommy'ego Vercetti, Tommy się zapalił i tym razem po wejściu do samochodu, samochód też się zapalił. Wypadałoby w takim razie jeszcze raz to dokładnie sprawdzić, także podpalamy Tommy'ego Vercettiego, wsiadamy do samochodu. No i zobaczcie, że efekt jest dokładnie ten sam. Także moi kochani, mi się wydaje, że tutaj kluczowym czynnikiem jest czas. Jeżeli wykonamy to wszystko bardzo szybko, to jesteśmy w stanie taki efekt uzyskać. Także mega ciekawa sprawa i wydaje mi się, że mit możemy sobie potwierdzić. W GTA San Andreas Definitive Edition płynie się wolniej niż w wersji pierwotnej. Powiem wam, że gdyby nie to, że w GTA San Andreas Definitive Edition mam takie wrażenie, że pływa się wolniej, to raczej bym tego do odcinka nie wziął, z uwagi na to, że mega podobną rzecz badaliśmy sobie jakiś czas temu w GTA 3. Chodzi mi tutaj oczywiście o to... What the fuck, jak tu płytko jest nagle, co jest? No i też trzeba przyznać, że podwodny świat w GTA San Andreas Definitive Edition wygląda całkiem spoko. Tak czy inaczej chodziło mi tutaj o to, że badaliśmy sobie to, czy w GTA 3 Definitive Edition te same samochody co w GTA 3 osiągają lepszy bądź gorszy czas. Tam, jak pewnie część z was pamięta, badaliśmy to sobie akurat na lotnisku, no i wyszło na to, że samochody w GTA 3 Definitive Edition i w GTA 3 osiągają dokładnie te same czasy. Także to oczywiście oznaczało to, że mają taką samą prędkość maksymalną, jak i przyspieszenie. Mniejsza o to, przechodzimy sobie do podzielonego ekranu, no i zobaczmy, jak to wygląda. W GTA 3 w Portland znajdziesz stację benzynową, na której są dystrybutory paliwa. Jak to w GTA, po strzale dystrybutory wybuchną, ale w Definitive Edition nie ma co wybuchnąć. Wstępnie to wydaje mi się, że wiem, o którą stację benzynową może chodzić. Jest to oczywiście stacja znajdująca się niedaleko kryjówki Claude'a, no i też niedaleko tego całego salonu samochodowego, gdzie możemy odnaleźć Banshee. Jesteśmy już de facto na miejscu i tutaj, jak możemy zauważyć, rzeczywiście na stacji znajdują się dystrybutory. Memiczne dystrybutory oczywiście pod kątem jednego z odcinków, jakie możemy znaleźć na YouTube. Tak czy inaczej zakładam, że to jest właśnie dystrybutor, natomiast nie do końca wiem, co to jest to AM, w sensie jest napisane AM, jakiś taki box, ale co to jest, to nie mam zielonego pojęcia. Tak czy inaczej zobaczmy sobie to, czy gdy strzelimy w dystrybutor, to czy ten rzeczywiście wybuchnie. Podejrzewam, że tak, bo w GTA rzeczywiście jest to mega popularne. No i właściwie to chyba tutaj nic niespodziewanego się wydarzyć nie mogło. Jak widzieliście, dystrybutory były, no i dystrybutory wybuchały. Tymczasem przechodzimy sobie już do GTA 3 Definitive Edition, no i postaramy się odpowiedzieć na następujące pytanie, a mianowicie, czy tutaj ta sprawa wygląda nieco inaczej. No a tak naprawdę to zupełnie inaczej, ponieważ jeżeli na stacji w Portland nie będzie dystrybutorów, no to będzie aż zaskakujące. Niemniej powoli dojeżdżamy sobie na miejsce, no i jak widać dystrybutory zniknęły z jakiegoś niewiadomego powodu, w sensie żeby nie było, nie wysadziłem ich wcześniej, poza tym nawet jeżeli wysadziłbym je wcześniej, to byłyby, podejrzewam, duże ślady po wybuchu, a jak widać żadnych śladów takowych nie ma, no i ponadto też możecie sobie wbić zawsze do swoich kopii gry i zobaczyć, czy u was te całe dystrybutory występują. Zobaczmy sobie jeszcze, co stanie się, gdy będziemy strzelać w te całe pojemniki, czy tutaj być może coś eksploduje. No, ale raczej się nie zapowiada. Nie mam pojęcia, dlaczego coś, co było w GTA 3 w wersjach oryginalnych, w wersji oryginalnej tajemniczo zniknęło. Były to w końcu tylko i wyłącznie dystrybutory i raczej w niczym one tutaj nie wadziły. Tak czy inaczej, mit możemy sobie potwierdzić. Ostatnio widziałem na jednym filmie, gdzie pewien youtuber testował w GTA V, co stanie się, gdy spróbujemy wysiąść z auta, gdy wszystkie drzwi są zablokowane. Może zobaczysz, jak to działa w wersjach Definitive Edition, no i porównasz to z oryginałem. Badanie tego mitu z całą pewnością nam całkiem sporo zajmie, natomiast uważam, że sam mit jest na tyle ciekawy, że musimy sobie go dokładnie przetestować w każdej części GTA. Zarówno oczywiście w wersjach oryginalnych, jak i w wersjach Definitive Edition. Na początku oczywiście zobaczymy sobie, jak sytuacja wygląda w GTA 3 w wersji oryginalnej. W tym momencie wydaje mi się, że chyba wygląda to całkiem ok i raczej wszystkie drzwi dosyć dobrze są zablokowane. No i zobaczmy, co się wydarzy. Zbyt realistycznie to nie wyglądało, no ale czego można się spodziewać po grze z 2001 roku. Przechodzimy sobie zatem do GTA Vice City, czyli do części GTA z 2002 roku i zobaczmy, czy jakikolwiek progres będziemy tutaj mogli zauważyć. Wjeżdżamy admiralem tym razem między ścianę budynku, a między tego sentinela. Naciskamy F. No i po raz kolejny teleportacja. Jeżeli chodzi o porównanie GTA 3 do Vice City, to po części się tego spodziewałem, ponieważ są to gry bardzo podobne, jeżeli chodzi o ich konstrukcję i złożoność. Natomiast powiem wam, że mam dużo większe oczekiwania względem GTA San Andreas i to na pewno. No dobrze, w takim razie przenosimy się prosto do GTA San Andreas, no i zobaczmy, czy tutaj będzie jakikolwiek progres względem tego, co stanie się z bohaterem po tym, jak klikniemy przycisk F i drzwi tego samochodu, w którym bohater siedzi, będą zablokowane. Także przejdźmy sobie do próby. To znaczy się, być może ma to jakiś sens, można to wytłumaczyć w taki sposób, że CJ wysiadł bagażnikiem, ale też w związku z tym zobaczymy sobie inną rzecz. Jak w tym momencie widzicie, postanowiłem też zablokować bagażnik naszego admirala, no bo w teorii, jeżeli moja ta poprzednia teoria byłaby prawdziwa, no to aktualnie CJ w ogóle z tego samochodu nie powinien by się wydostać. Także zobaczmy, co się wydarzy. No i powiem wam, moi drodzy, że moja teoria chyba miała sporo sensu, ponieważ w momencie, gdy zastawiliśmy sobie bagażnik naszego samochodu, no to CJ zespawnował się tak jakby od przodu naszego pojazdu. Tymczasem przechodzimy sobie już do GTA 3, Vice City, no i San Andreas, oczywiście w wersji ostatecznych. Nie będę was ciemniał, jestem już po wykonanych próbach i powiem wam, że jestem, no, zawiedziony. Gdzieś tam po części liczyłem, że być może wydarzy się coś innego, zwłaszcza, że chyba tutaj taką najbardziej realistyczną opcją byłoby, gdyby nasz bohater nie mógł wydostać się z pojazdu. Natomiast z innej strony pomyślałem sobie, że twórcy nie mogli czegoś takiego zaimplementować, no bo byłoby to przecież mega wkurzające. Wyobraźcie sobie sytuację, że przykładowo wykonujecie jakąś trudną misję, no i nagle okazuje się, że przytrafia wam się sytuacja, gdzie wszystkie drzwi w waszym pojeździe są zablokowane, no i nie możecie wyjść z pojazdu, przez co finalnie failujecie tę misję. Także może koniec końców nie jest to zbytnio realistyczne, ale wykonane w gruncie rzeczy dobrze. Dziękuję, moi kochani, że byliście dzisiaj wraz ze mną oraz dziękuję także wszystkim patronom za olbrzymie wsparcie w tworzeniu tego kanału. Słyszymy się niebawem, trzymajcie się i do następnego. Hej!